Moi drodzy, po raz kolejny mnie zaskakujecie. Dzięki Olce Grzegorzewskiej mogę pokazać wam coś naprawdę cudownego i niezwykłego, co nawet mnie zszokowało, a mianowicie wycięte sceny z The Walking Dead and New Frontier. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, że pierwotnie Clementine miała umrzeć i nie dokończyć swojej historii w New Frontier. I oczywiście wiele innych. I oczywiście, moi drodzy, jak zawsze, każdy like i sub naprawdę bardzo mile widziany. Dla ciebie to tylko kliknięcia, w sumie dwa, a dla mnie to po 100% motywacji oraz lepsze wyznawanie się filmu, co za tym idzie, szybszy rozwój kanału. I napisz też komentarz, co sądzisz w ogóle o takiej serii, ponieważ chciałbym sobie zrobić 3 odcinki z tych wyciętych scen. Także, mój drogi, moja droga, że aktywność będzie naprawdę tutaj bardzo fajna, to odcinek leci szybciej, także pisz komentarz, co o tym sądzisz, a my się zabieramy do filmu. Ogólnie jeszcze jedno, link do autora tych scen powiedzmy jest w opisie. Na początek zaczynamy dość lightowo, ponieważ widzimy tylko model Gabe'a, który nie był używany, na tym się nie będę rozwodził. Po prostu Gabe miał nosić kaptur, a nie tylko czapkę, jak to było w grze. Moi drodzy, na kolejnym screenie widzimy model Clementine, który też nie był używany. Dostała prawdopodobnie ranę postrzałową w brzuch i najprawdopodobniej, to są już moje spekulacje, po prostu miała umrzeć w The Walking Dead and New Frontier. No ale na szczęście twórcy naszą kochaną Klemcie uratowali. Kolejny model to Javier, który podobnie jak Clementine wcześniej też jest naprawdę cały we krwi i też to mogą być spekulacje, że mógł zostać postrzelony. Widzimy takie małe kółeczka od kul prawdopodobnie na jego bluzce, ale to akurat może nie być pewne, ponieważ to oczywiście może być cudza krew, a wydaje mi się, że głównego bohatera by nie uśmiercili, chyba że miałbyś taki wybór na przykład czy Javier czy Clementine, także możliwe i możemy założyć, że Javier też miał nie żyć. I kolejna sprawa to chyba rzecz, która najbardziej mnie zaskoczyła, a mianowicie w pierwotnej wersji gry nie miało być Kate, na jej miejsce miała być blondynka o imieniu Grace i też są teorie, że to Bonnie była na zdjęciu, ale nie, na zdjęciu w domu Javiera i w ogóle w domu rodziny Garcia to była Grace, czyli ten pierwotny zamysł twórców. Wyobraźcie sobie teraz, jak cała gra wyglądałaby, gdyby na miejscu Kate była jakaś obca kobieta, no w sumie ładniejsza troszkę, Grace. Nie byłoby kogo szkalować. Kolejna sprawa to animacja, gdzie Javier zostaje postrzelony przez Loniego. A następnie widzimy dialog między Maxem a Lonim, kiedy Max mówi do Loniego, że przepraszam bracie, czyli prawdopodobnie, jak to widzimy przez scenę animacji, Max zabija Loniego. Serio, wyobraźcie sobie, jakby to wszystko weszło w życie. Fabuła byłaby kompletnie inna. Max byłby po stronie rodziny Garcia, zabiłby Loniego, po prostu masakra. Tak się mega zdziwiłem, jak to zobaczyłem. I napisz mi teraz komentarz, jak ty w ogóle zareagowałeś na to wszystko. Także, moi drodzy, to byłoby na tyle pierwszego odcinka. Pamiętajcie, im lepsza aktywność, tym odcinek wejdzie szybciej, także teraz możesz zrobić lajkacza i subika, albo tylko lajkacza, jak już subujesz i oczywiście komentarz, gdzie napiszesz, co o tym wszystkim sądzisz. Naprawdę będę mega wdzięczny, jestem mega w szoku i mam nadzieję, że druga część, powiedzmy z 3 albo 4, wyjdzie jak najszybciej. Naprawdę jest jeszcze wiele informacji godnych wam przekazania, także do zobaczenia. Serio, jestem mega zdziwiony, ale widzimy się później. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, hej!